To czy nie niepokoi pana, że w tym roku jest tak strasznie mało śniegu? Kochani, nie, ale mnie to nic innego niepokoi. Fajne rzeczy, dobrze, no, że puszczacie. Idę o dalej, okay. Proszę pana, bo mam podany adres 100. 100. PKO, tak. Ważny, Bank Polski. Powinny z prądem Wisły rosnąć. Powinny rosnąć. Tak, tak. Powinny rosnąć. Idę tu, nigdzie nie ma numeru domu. 100. W ogóle nie ma żadnego. Nie ma. Wszedłem tutaj, proszę pana, do takiej instytucji, do środka, tak, portiera, gdzie tak się obracają te drzwi. To ja pytam się, proszę pana, czy pan może mi powiedzieć, który numer jest tego domu? 116 i ileś. No skąd kto może wiedzieć, który numer jest, jak... Jak nie ma tabliczek. Teraz muszę pójść, tak jest, pójść, wracam i szukam tego słowa. A sądzi pan, że dlaczego nie ma tych tabliczek? Ktoś nie myśli. Ale że były i ktoś zdejął, czy nigdy nie było? Nie, nie było. Przecież to domy są nowe. Od lat. To, proszę pana, na tym słupie tutaj, na Rogu Złotej, jest napisane numery od jednego do tego. Nie ma tej strzałeczki na przykład, gdzie jest 1, a gdzie jest 16. Powinno być tak. Powinny. No, zgadzam się. Dziękuję bardzo za ten razie. Tak, cześć, zdrowia życzę. Dziękuję wzajemnie. Ale chcę kogoś pozdrowić może. I więcej takich, nie, kocham, nie. Dziękuję. Tylko więcej takich właśnie panów, którzy by chodzili z tym i widzieli pewne rzeczy. Dociekali prawdy. Tak jest, proszę pana, tak. Ja teraz idę na przystanku autobusowym, 501, dokładnie powiem. Tak. Czekam na 501. Ten 501 miał przyjechać tam na odpowiedni porze. Nie przyjechał. Jest przystanek, jest, proszę pana, śmietnik i jest ławka. Pod ławką leży, proszę pana, ogryzione jabłko. A kroków jest do tego śmietnika. Faktycznie jest to, no, oburzające. Czyli takimi rzeczami właśnie... Wziąłem, podniosłem, wrzuciłem do... No dobrze, pan zrobił tak. Czyli taki, poszukiwaniem prawdy powinniśmy się zajmować. Tak. A może pan tak powiedzieć właśnie, bo nasz serwis się nazywa pyta.pl. Pan tak powiedział, pyta.pl w poszukiwaniu prawdy. PL to jest skrót w internecie, tak się strony mają. Aha. Takie, czyli pyta.pl w poszukiwaniu prawdy. Powie pan tak na naszej... Tej... No ja nie bardzo rozumiem. No, pyta.pl to jest nazwa serwisu. Aha. A w poszukiwaniu prawdy to taki w sumie... Nie. Sogam. Dobrze, to dziękuję uprzejmie. Mijamy się z prawdą. Mijamy się z prawdą. Tak, i w telewizji, i w radio, i w tym, i w prasie. Dziękuję bardzo.